Dzień dobry, kochani, ponownie witamy Was serdecznie w ten upalny dzień. Jesteśmy mokrzy, bo bawiliśmy się na aquaparku. Zaraz idziemy na obiad. Dzisiaj mieliśmy dzień chilloutowy, ponieważ troszkę stwierdziliśmy, że jesteśmy już zmęczeni i pospaliśmy dłużej, do godziny chyba 9:30. Praktycznie nie zdążyliśmy na śniadanie, tylko na kawkę i coś słodkiego. Ale to właśnie o to chodziło, żeby odpocząć i teraz sobie czekamy na obiad, zaraz idziemy jeść. Później mamy w planach znowu szaleństwo na basenie. Później Wam pokażę nasz hotel, jak wygląda. No i później wieczorkiem idziemy na lot balonem. Nie balonem, spadochronem. Takim, wiecie, za łódką będą nas ciągnąć, my sobie tu będziemy latać we trójeczkę. Będzie fajne przeżycie. A jeszcze może w planie, może coś wyskoczy, zobaczymy. Na razie odpoczywamy. Już w cieniu, bo już jesteśmy spaleni. Nawet Asia jest w cieniu, wyobraźcie sobie. Schowana delikatnie. No, 40 stopni to w cieniu. A pokazywali wczoraj, że było gdzieś ze 40, chyba 6. No i tak. Ułożyliśmy się w cieniu, żeby było troszeczkę z dala od słońca, chociaż mamy parasol też nad nami. Odpoczywamy. Zaraz trzeba się nawodnić, bo to jest najważniejsze, żeby się nawadniać. Na przykład taką wodą. Albo czymś innym. I chyba po to inne pójdziemy zaraz się nawodnić. Dobra, uciekamy. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa! Idziemy na obiad. W końcu zgłodnieliśmy strasznie. Zobaczymy, co dzisiaj dają ciekawego. Pokażę Wam, co dzisiaj mamy na obiad. Ile tego jest. Zaczynamy od pizzy. Tutaj Pan robi takie chlebki.
jest wyśmienita pizza. Patryk ją uwielbia. O, proszę bardzo, pan je robi na miejscu. Rozwałkowuje i są takie długie te placki, które później są rzucane do piekarnika, znaczy do, na ogniu robione. No i tutaj mamy dania, różne dania. Tutaj mamy kukurydza, tutaj mamy ryba z piekarnika, borani z kalafiora, czyli takie warzywa. Później mamy medaliony, klopsiki. Wczoraj były klopsiki, no i pure ziemniaczane. Tu mamy bar owocowy. Zawsze są winogrona, czereśnie, jabłka. Co sobie życzycie? No i tutaj mamy ryż. Tu jest jakaś pieczeń z indyka. Danie spora, ale fajnie wygląda. No i tu mamy jakieś danie z bakłażana. Plus kurczak w czasie kari. I patrzcie, co tu się dzieje. Raj dla oczu i zmysłów. Ciasteczka, takie ciasteczka z truskawkami. No coś pięknego, coś pysznego. Tylko najgorsze jest to, że tego wszystkiego nie da się zjeść. To jest bardzo dobrze, taka baklawa. Bardzo dobra. I to nie wszystko, mamy z drugiej strony to samo. Zobaczcie, zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy spaghetti. Do spaghetti są sosy. Sos napolitana, czyli klasyczny. No i dalej mamy, tutaj mamy też jakieś mięsko, makaron. O, tu jest makaron. Tutaj chłopaki smażą różne rzeczy chińskie i włoskie, warzywa. Tu mamy gulasz z kurczaka. Krążki cebulowe, frytki. No i tutaj jest wszystko bar sałatkowy. Bar sałatkowy jest ogromny. Możecie wybierać, co chcecie. I z drugiej strony jest to samo. Warzywa, sery plus dania. Tu mamy bardzo dobry ryż brązowy. Warzywa, kurczaczek, lasagna, groch. Asia sobie dzisiaj... Dzisiaj Asia trochę głodna. W ogóle dzisiaj jest... Znaczy tu jest bardzo duży wybór dań. Tak, wege dań jest bardzo dużo. I mamy bar sałatkowy. Ja już szczerze mówiąc nie wiem, co będę wybierał. Zobaczcie, i jakieś humusy, i kasze, i tu jakiś groszek. To coś ciekawego jest, pierwszy raz to widzę. No i oczywiście zupy. Zupa esgogen jakiś. I tam druga zupa. Grzanki, pieczywko, masełko. Myślicie, że to już jest wszystko? To nie jest wszystko, bo tutaj mamy wszelkiego rodzaju sosy, kiszonki. Tu mamy pieczywo, możemy sobie kroić. Kawa, herbata, napoje. No i oczywiście to nie jest jeszcze koniec, bo tutaj mamy grilla. A na grillu mamy zazwyczaj ryby. Mamy ryby, kotlet z grilla, taki. Tutaj mamy grill warzywny, czyli jakieś podpieczone warzywka. Tu dzisiaj mamy taką rybkę, ale zazwyczaj jest jeszcze więcej ryb. I się smażą. Takie rybki, takie rybki. No i teraz co wybierzecie? Ja nie wiem. No a, jeszcze wszędzie są lodówki. Lodówki są z wodą. Do wyboru, do koloru. Zimna woda zawsze jest dostępna. Dobra, biorę talerz i sobie coś wybieram, bo już zgłodniałem. Kochani, jak obserwujecie nasz kanał i wiecie, że tam się wypieka różne rzeczy, to na moim kanale jest coś takiego jak placek gozleme. Tu na górze wrzucę wam najwyżej link do niego. I nie uwierzycie, znalazłem placek gozleme tutaj w naszym hotelu. Jest też robiony przez panią. Właśnie nagrałem ją też, jak ona to robiła, z różnymi rzeczami. Może być na słono, może być na słodko. Ja sobie wziąłem z serem. Zobaczcie, jak to wygląda. Idę zaniosę moim dzieciom. Zobaczymy, czy będzie tak samo smakowało, jak to moje. Pewnie będzie lepsze ich niż moje, ale może będzie takie samo. Zobaczymy. Zaraz będę próbował. Placek gozleme. W końcu trafiłem oryginalny. Bo ja przyniosłem wam
placek gozlene. Dziękuję, już jestem najedzona po uszy. Słucham? Pan? Nie. Ale gorący. Jeszcze pani polała taką oliwą. Dobre. Nie jest to takie, jak ja robiłem, bo tam inne ciasto całkiem było, to jest to te ich naleśniki takie. Jadłaś to? Kurczę, dobre. Dopiero co obiad zjedliśmy. Nadzienie serowo, szczypiorkowo, czosnkowe. Bardzo dobre. Weźcie mnie słowa. Resztę na później. Idę po piwko. Kochani, zapraszam was na krótkie przejście po hotelu. Pokażę wam gdzie, co i jak. Jak oczywiście będziecie mieli pytania później, przyjedziecie sobie tutaj na miejsce, albo będziecie planowali przyjechać do tego hotelu, to piszcie oczywiście w komentarzach. Zawsze wam odpowiem na wszystkie pytania, jakie tylko będziecie mi zadawali. Chętnie odpowiadam, zawsze odpowiadam. Często jest właśnie przy moich filmach dużo pytań i od tego jestem, żeby wam pomóc. Jestem tutaj, żeby to wszystko sprawdzić, przy okazji oczywiście, i wam pokazać. Za mną jest nasz hotel, to się nazywa chyba Kachia Resort, i wchodzimy głównym wejściem. Jest to dosyć spory obiekt, ale na tyle miejsc hotelowych naprawdę nie ma problemu z niczym. Tutaj możemy wypożyczać sobie różne skuterki, jakieś takie dziwne samochodziki tam stoją, ale też samochody. My z tego właśnie skorzystaliśmy. Macie tutaj też stację do tankowania elektrycznych pojazdów, czyli możecie samochodami elektrycznymi też przyjeżdżać. I wchodzimy głównym wejściem. Po lewej stronie będzie recepcja. Tutaj nas witają zawsze przekąski, kawa, herbata. Tam mamy recepcję, duży hol, ogromny. I tutaj właśnie możemy sobie wynajmować samochody, wycieczki. Tutaj zazwyczaj w tym lobby jest dużo internetu, bo hotel jest duży i nie wszędzie ten internet jednak dochodzi. A w lobby zawsze jest największy. Tam mamy największy bar. O, tam. W lobby bardzo dobre alkohole, mocne. Tutaj siedzi pan, mamy spa i tamtędy możemy sobie przejść na wprost do drugiej części. Tutaj jest pan od Wi-Fi i pani od różnych spraw do załatwiania. Schodzimy sobie na dół i na dole mamy, zobaczcie, gry i zabawy. Można sobie grać ile chcemy. Oczywiście dodatkowo płatne, ale to tak jak zawsze. I możemy tak wyjść dołem, możemy wyjść górą. Po lewej stronie mamy pierwsze bistro, mamy tutaj fryzjera, możemy sobie zrobić tatuaże. Naprzeciwko mamy wyjście i od razu wchodzimy na basen. Są jakieś tam drobne sklepiki. Tutaj jest taka scena, na której odbywają się różne atrakcje wieczorne, czasami dyskoteki. Pierwszy basen, tam jest drugi basen. Tam na wprost będzie duża restauracja. To już wam pokazywałem, co się w niej dzieje. No, hotel wygląda tak. Też wam pokażę później ten filmik z góry, jak to wygląda. No, czasami są problemy ze znalezieniem, może nie ze znalezieniem wolnego leżaka, bo leżaki są dostępne, tylko no, w pierwszej linii brzegowej, jak ja się mówię i śmieję, jest dosyć ciężko, już są wcześniej zarezerwowane, ale tutaj mamy taki basen do pływania, do zabawy. Tutaj mamy też taką lodziarnie, kawiarnie, dodatkowo tutaj są płatne. To jest jedyna właśnie taka kawiarnia, gdzie można sobie dodatkowo coś kupić, zamówić, takie desery różnego typu, co chcecie. A tam mamy, no i tak, po lewej stronie właśnie cała restauracja, stoliki. Przy basenie można sobie nawet usiąść, tu można sobie pograć w różne gry i zabawy. Tam po lewej stronie mamy darmowe lody i można pograć też w darta. Tutaj jest takie duże bistro. W tym bistro za mną mamy właśnie przekąski typu hamburgery,
nuggetsy, krążki cebulowe, pizza, czyli to, co wszyscy lubią najbardziej, a w szczególności dzieci. Tu mamy kolejny bar przy basenie, jest tutaj rwąca rzeka i cały czas jak idziemy tym chodnikiem, po prawej stronie mamy nasze aqua spa, bo mamy też jakieś bąbelki w środku, tutaj ta rzeka rwąca, tutaj jest cały sprzęt do zjeżdżania. W godzinach dwa razy są otwarte, w porannych godzinach do 12 i później od 14 do 16. Czyli od 10 do 12 i od 14 do 16, to tak zazwyczaj jest, w samo południe nie ma, jak jest obiad, jest wyłączone, a tędy możemy sobie przejść przejściem na drugą stronę ulicy i jesteśmy nad morzem, na plaży, która jest też tego hotelu. Na plaży jest także dostępny bar, w którym możemy sobie coś zjeść, wypić. I tak to wygląda. Tutaj jest woda do przepłukania i tędy przechodzimy na drugą stronę. Pokażę Wam szybko. Tu jest jeszcze tablica, w której mamy wszelkie atrakcje, o której co jest otwarte. Tutaj się codziennie zmienia, bo jest showtime. Jest, mamy różne atrakcje. O, dzisiaj mamy dyskotekę od 12 do 2 w bistro. No to pewnie dzisiaj pobawimy się. A cały showtime odbywa się w takim amfiteatrze obok właśnie zjeżdżalni. Ten tunel jest pod ulicą, nie musimy się męczyć i przechodzić po ulicach, tylko bezpośrednio wchodzimy na plażę. I jesteśmy już na plaży. Po lewej stronie mamy atrakcje, możemy sobie wypożyczyć różne zabawy. No i oczywiście jest bistro, w którym możemy sobie wziąć napój, picie, alkohol. Wszystko jest dostępne oczywiście w formie all inclusive, no to mamy wszystko gratis. No i nasza plaża. Jak widzicie, można szybko w miarę przejść. Nie pokazuję Wam szczegółowo wszystkiego. Jak przyjdziecie na miejscu, to każdy rezydent Wam wszystko opowie dokładnie, gdzie się co znajduje. Tak samo wszędzie są znaki opisane. Po angielsku oczywiście można się dogadać. Wszystko rozumieją. No jest fajnie. Idę załatwić jakieś napojki i odpoczywamy dalej, bo nie ma co się męczyć za bardzo. Zaraz otwierają nam zjeżdżalnię, tak będziemy się bawić, zjeżdżać jak małe dzieciaczki, po to jesteśmy. A ja idę jeszcze, kupię Asi kokosa zimnego z lodówki, bo jest przepyszny, no to korzystamy jak są. No to mam kokoska. A, dobry. Pyszny. Idę za nie siasi. Kokos wypity. Otworzyłem. Taki piękny jest w środku, a taki dobry. Gdzieś mi uciekł. Słodziutki. Czekajcie. O. Chrupiący. Bardzo dobry. Nie wiem, czy coś będzie słychać, bo tutaj siedzimy przy zjeżdżalni i szumi woda, ale mam nadzieję, że tak.
Dzień dobry, kochani, w ten piękny, upalny dzień. Kolejny dzień. Dzisiaj mamy 40 stopni. Wyobrażacie to sobie? Jak dobrze, że są baseny. Jak dobrze, że są płyny nawadniające. Chociaż nie wiem, czy te płyny są nawadniające. Ale są. Zimne, z lodem. Warto pić jak najwięcej. I my je używamy, oczywiście. Dzisiaj jest dzień odpoczynku, totalnego relaksu. Pozwiedzaliśmy, pochodziliśmy. I dzisiaj chillujemy. I to tak chillujemy, że już mamy podziurki w nosie tego odpoczywania. Ja właśnie wracam ze zjeżdżalni. No, szaleństwa nie ma końca. Asia z Patrykiem są przy basenie. Zjedliśmy pyszne pączki, które są tutaj cudowne, świeżo robione. Pączusie. A później będziemy sobie dalej leżakować. Szukam ich, szukam, a tutaj są. Widzicie, nie to miejsce, nie to miejsce. Tutaj jest Joanna z Patrykiem. Asia czyta książkę. Przeżyłem, kochanie. Ledwo było, ale przeżyłem. Pijemy, muszę się napić, bo to jest mojito. Bardzo dobre. Bawimy się, na razie, do zobaczenia. Już wkrótce, pa. Kochani, pokażę wam pokój. Już się wymeldowujemy. Jest w miarę czysty. No bo, jak wiecie, zostawiliśmy, a na początku nie mogliśmy tego zrobić. Łazienka jest dosyć spora. Jak to łazienka, wiecie, no, z prysznicem, ale dosyć duża. Są też te wszystkie szampony, mydełka hotelowe dostępne. Oczywiście ręczniki jak najbardziej. Tu mamy ogromną szafę z możliwością sejfem. Sejf jest dodatkowo płatny, a w środku tam do powieszenia sobie różne rzeczy. Duża szafa. Tutaj mamy lodówkę. Lodówka jest codziennie woda dokładana. Możemy sobie przechować różne rzeczy. No i w naszym pokoju były dwa łóżka. Jedno duże, drugie mniejsze. Dosyć duży pokój, obszerny. Z balkonem. Dosyć duży, też duży balkon. No widok kiepski. No powiem wam szczerze, że miał być takim zbocznym widokiem na morze. Tu mamy takie jakieś, takie wiecie, sklepy, domy, tu jakieś hale. Tam mamy morze. Pokażę wam bliżej. O, jest morze. Jest możliwość właśnie z tej strony mieć balkon lub od strony basenu. I jest kilka pokoi naprzeciwko morza. No to jak będziecie sobie wybierali, to możecie sobie wybrać właśnie opcję albo od basenu, bo tutaj jest też ulica ruchliwa, to dosyć jest głośno. No i tutaj ten meczet robił nam robotę o 4:30, dzwonił, ale no to tak jak mówię, no nie za bardzo to przeszkadzało. Jak sobie tam byście chcieli, to możecie sobie zarezerwować. Dzień dobry, kochani, już ostatni dzień naszej przygody w Turcji. Żegnamy się z wami serdecznie. Podajcie do nas na kanał, trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. No i oczywiście, jak będziecie mieli jakiekolwiek pytania związane z tym wyjazdem naszym, będziecie się wybierali do tego hotelu, to piszcie. Ja na wszystkie wiadomości wam oczywiście odpowiem. A dzisiaj trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa, cześć!